Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. A teraz w naszym studiu dr Tomasz Żukowski, socjolog, politolog. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie. No to pytanie jest proste. Cóż, ja będę długo się głowił, panie doktorze, i wymyślał pytania zaskakujące, kiedy wszyscy wiedzą, o co chodzi. Czy zwycięstwo Donalda Trumpa oznacza, zwiastuje zwycięstwo polskiej prawicy na wiosnę w wyborach prezydenckich? Zwiększa na to szanse. Tu pewności nie ma, jak w polityce na ogół, no rzadko w polityce jest coś pewne, ale prawdopodobieństwo sukcesu prawicy w wyborach prezydenckich to z całą pewnością zwiększa. A zmniejsza głównie dlatego, że zmniejsza szanse sukcesu polityków rządzącego dziś obozu. Warto też podkreślić, że z perspektywy polskiej racji stanu, każdy z nich ma ten problem, że niekoniecznie jest w dobrych, ci najważniejsi kandydaci, ci w tej chwili najgłośniejsi, ci potencjalni, też bardzo ważni, no nie mają najlepszych relacji, mówiąc dyplomatycznie, z nowo wybranym prezydentem USA. No mają albo nie mają. Radosław Sikorski od dwóch dni, gdzie tylko może, a chodzi po mediach jak szalony, zapewnia, że ma doskonałe relacje z, no może nie z samym Donaldem Trumpem, ale z jego obozem jak najbardziej, że był przewidujący i że chwalił Donalda Trumpa już parę miesięcy temu, no i że w ogóle to jego niemalże polityczny best friend. Może tak jest, że taka operacja się uda, że Polacy uznają, że tak jest. Tu mam pewne wątpliwości. Też nie jestem pewien, czy z perspektywy Donalda Trumpa jest tak, jak mówi Radosław Sikorski. No ale czy to ma znaczenie w polskich wyborach? Wie pan, znaczy to ma znaczenie, doktorze. No pewne znaczenie ma. Oczywiście to nie jest najważniejsze. Ważniejsze jest co innego, bo to jest czynnik, który wzmocni pewien trend. Natomiast ważniejsze jest tutaj coś innego. Po pierwsze, te wybory są świadectwem tego, że w całej cywilizacji Zachodu mam do czynienia z takim nadal trwającym i przez te wybory podtrzymanym trendem na prawo. On przecież miał miejsce i w Europie, on skutkował między innymi wygraną we Włoszech pani Meloni, on skutkował i skutkuje bardzo dobrymi notowaniami centroprawicowej chadecji w Niemczech i słabnięciem lewicowo-liberalnej koalicji. Można tę listę długo ciągnąć. Można długo ciągnąć. Na ile jest tak, że no jest jakieś połączenie, jakieś, że idzie fala za oceanem przez Amerykę, to ta sama fala także będzie podnosić konserwatywne czy prawicowe łodzie polityczne w Polsce. Wydaje się, gdzie Rzym, gdzie Krym. Społeczeństwo amerykańskie jest jednak różne, wyraźnie różne od amerykańskiego, od niemieckiego, od francuskiego, od brytyjskiego, o polskim nie wspominając. To prawda, że jest różne, ale też ma szereg cech podobnych. I jeśli się przyglądamy na przykład pewnym zjawiskom towarzyszącym wyborom w Polsce i w USA, no to niektórzy twierdzą, że Polska wcale nie jest pod tym względem gdzieś tam daleko z tyłu i na peryferiach, tylko pewne tendencje polityczne, które tutaj pojawiły się w Polsce no już parę lat temu, czy paręnaście lat temu, no były pewnym sygnałem, który również potwierdził się później albo równolegle w wielu krajach, świadomie użyłem określenia we wcześniejszej wypowiedzi, cywilizacji Zachodu. W tym sensie jesteśmy do siebie jednak bardziej podobni niż różni. W tym sensie amerykańskie wybory są potwierdzeniem tej pewnej tendencji, która występowała również w Europie, czy występuje w Europie. I wzmacnia znaczy, zapewne te tendencje się nakładają, jest jakaś tam wzajemna zależność, ale to może rozróżnijmy. Z jednej strony jakieś ogólnocywilizacyjne w cywilizacji zachodniej trendy, które raczej przykierowują wyborców w stronę bardziej konserwatywnych i prawicowych ugrupowań. Tak, po wcześniejszym wyraźnym zwrocie na lewo, który miał miejsce w poprzednich latach. Teraz mamy korektę na prawo. Chociaż Polska się z tego wahadła wyłamała i poszła trochę własną drogą, ale też nasza sytuacja jest troszkę inna, nasza prawica jest inna, ale to na temat na dłuższą dyskusję. A ta druga ścieżka, taka prostsza, nie te ruchy wewnątrz cywilizacyjne, ale takie proste założenie, że wygrywa, czy proste przełożenie, wygrywa Donald Trump,
I co, i polskie społeczeństwo może mieć taki pomysł, zobaczy, aha, w państwie, od którego zależy nasze bezpieczeństwo, wygrywa przyjaciel PiS-u, to może lepiej, żeby prezydent był z obozu Prawa i Sprawiedliwości, bo lepiej będzie ze Stanami gwarantem bezpieczeństwa rozmawiał. Polacy tak myślą, czy nie ma tego typu założeń masowych w polskim społeczeństwie? Na pewno tak myśli duża część środowisk opiniotnych, ekspertów, polityków, ludzi bardziej interesujących się polityką. I myślę, że ten sposób myślenia łatwo może dotrzeć i rozszerzyć się w miarę zainteresowania zbliżającymi się wyborami, bo pamiętajmy, że dla ludzi sprawą numer jeden w tej chwili jest w Polsce bezpieczeństwo. Oczywiście ono jest postrzegane bardziej ogólnie, ale jeśli sobie uświadomimy, że to bezpieczeństwo wiąże się z rezultatem wojny Rosji z Ukrainą i wiąże się z przyszłym modelem Unii Europejskiej, no to już jesteśmy blisko myślenia zwykłych ludzi na temat tego, czym jest dla nich bezpieczeństwo. A w obu tych kwestiach rozumiemy, znaczenie Trumpa rośnie i w obu tych kwestiach stanowisko dziś opozycyjnej prawicy pewnie jest równie bliskie albo bliższe większości społeczeństwu niż to, co proponuje strona przeciwna, bo rozumiem, że no, zwłaszcza w wypadku kwestii relacji między Stanami a Unią Europejską, nie sądzę, żeby większość Polaków chciała, żeby odpowiedzialność za bezpieczeństwo Unii Europejskiej znalazła się w rękach Niemiec i Francji, a nie Stanów Zjednoczonych i Polski również. No właśnie, czy tutaj nie chcę pana doktora, bo pan doktor też nie jest specjalistą od układów geopolitycznych i polityki międzynarodowej. Interesuje się tym na tyle, na ile jest to konieczne, żeby rozumieć lepiej to, co się w Polsce dzieje. Ale to załóżmy taką sytuację hipotetyczną do naszych analiz społeczeństwa wyborczego naszego narodu, naszego społeczeństwa w naszym państwie, że dochodzi do zwrotu. To już widzimy, Ursula von der Leyen pisze o doskonałej rozmowie z Trumpem, że nagle wszyscy, cały europejski mainstream, lewica i liberałowie taktycznie uznają, że trzeba będzie się podlizać Donaldowi Trumpowi i wszyscy w jednym chórze będą mówić, jak to świetnie z Trumpem współpracują. No i w tym chórze oczywiście znajdzie się i Donald Tusk, i Radosław Sikorski. No trochę ponowię moje pytanie, czy to jest tak, że mamy do wyborów w Polsce, one pewnie będą 10 maja, czyli najwcześniej jak się da, tak zakładam, że Szymon Hołownia je rozpisze, bo chyba im bliżej, tym lepiej dla koalicji rządzącej. Im krótsza kampania, tym dla nich lepiej, tak sobie wyobrażam. No to 10 maja. Czy do 10 maja jeszcze Polacy będą pamiętać, że czy Szymon Hołownia, czy Radosław Sikorski, czy Rafał Trzaskowski, że to wszystko są kandydaci, którzy mogą mieć poważny kłopot w kontaktach z Waszyngtonem? Po pierwsze, oczywiście ta kwestia może być przypominana w debacie publicznej, ale po drugie i ważniejsze, to nie jest tak do końca, że cała elita europejska w tej chwili ogłosiła, że od zawsze kochała Donalda Trumpa i jego wizję polityki zagranicznej. Pierwsza reakcja jednego z dwóch najważniejszych państw, czy prezydenta jednego z dwóch najważniejszych państw Unii Europejskiej, myślę oczywiście o prezydencie Francji, była zupełnie inna. On zadeklarował, że w takiej sytuacji należy przyspieszyć proces usamodzielniania się militarnego Europy i w związku z tym ograniczania obecności tutaj Stanów Zjednoczonych. Coś podobnego mówili też niektórzy politycy niemieccy, a również ci najważniejsi. Więc rozumiem, że tak naprawdę alternatywy będą w tej chwili, gra się będzie toczyła w dużym procesie między trzema opcjami. Pierwsza strategia, czyli wykorzystajmy pojawienie się Trumpa do budowania własnej autonomii militarnej, co oznacza również większe uniezależnienie się Europy od Stanów i w konsekwencji budowanie Europy, ale już jako zintegrowanego jednego państwa de facto, jako samodzielnego gracza, który będzie szukał porozumienia z Rosją, pytanie czyim kosztem, i Chinami. To jest pierwszy scenariusz. Do niedawna wydawało się ulubiony w Berlinie i w Paryżu. Przeciwstawny scenariusz to jest rewitalizacja NATO po prostu. Czyli innymi słowy realizacja oczekiwań Trumpa. Proszę bardzo, w ramach NATO wszyscy składamy się większą ilością pieniążków. Już nie 2%, ale nawet jak zaproponował prezydent Duda, 3%, i w konsekwencji zrewitalizowane NATO będzie skutecznie powstrzymywać Rosję od wschodu. I trzeci scenariusz, który zdaje się chyba chce grać CDU, czy szerzej Hadesja niemiecka, to jest scenariusz, okej, my będziemy płacić więcej, ale w zamian za to my będziemy odpowiedzialni za Europę przy współpracy z Ameryką, prawda, ale to my będziemy takim przedstawicielem Ameryki na Europę, czyli de facto Niemcy jako podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo Europy. I to na tym polu ta gra się będzie toczyła.
A jednak polskie społeczeństwo też się zmienia. Zastanawiam się, jaki to może być wpływ oklaski posłów PiS-u na sali plenarnej, kiedy Jarosław Sachajko, poprzednim gość w naszej dzisiejszej Odysei, wyszedł i pogratulował. No i PiS wstał, klaskał, skandował Donald Trump, a wczoraj jeszcze Dominik Tarczyński, europoseł, chyba coraz ważniejszy europoseł Prawa i Sprawiedliwości, oddelegowany na odcinek amerykański, pochwalił się, że przekazał Donaldowi Trumpowi informacje o tym, co o nim myśleli, mówili, pisali tacy ludzie jak Donald Tusk czy Radosław Sikorski. No i znów i na jedno i na drugie wydarzenie elektorat prawicy dość ambiwalentnie zareagował, inni pochwalili, ale chyba większość się zrzymała, że to i trochę postkolonialna mentalność i w przypadku pana Tarczyńskiego jeszcze donosicielstwo. No i pytanie, kto ma rację? Czy politycy PiS-u, czy jednak część komentatorów, która mówi, że to no nie będzie punktować. To będzie ważny czynnik, ale to nie będzie moim zdaniem czynnik najważniejszy. Najważniejsze mogą być jeszcze inne kwestie, wiążące się bliżej i ściślej z naszymi codziennymi interesami. Naszymi, znaczy zwykłych Polaków, zwykłych ludzi. I z tej perspektywy te wybory w Stanach Zjednoczonych są również ważne, dlatego że one są takim sygnałem, że zwyciężył obóz zmiany. Obóz, który deklaruje chęć jakościowych zmian, a zatem krytykuje status quo rządów, które są wspierane przez elity, przez większość elit, przez celebrytów. No i tutaj akurat mamy wiele podobieństwa do sytuacji w Polsce, prawda? Jeżeli przyjrzymy się na przykład wynikom wyborów w Stanach Zjednoczonych, to odkryjemy, że tak naprawdę najważniejsze różnice w głosowaniu nie dotyczą wcale poszczególnych stanów jako całości. Wcale nie dotyczą nawet na przykład tego, czy jak głosowali biali czy latynosi. Najważniejsze różnice to są różnice między wielkimi miastami i tak zwaną i prowincją, czyli hrabstwami, powiatami, nazwijmy to tak po polsku, amerykańskimi. Tam są różnice 2-1. Czy w wielkich miastach wygrywało mniej więcej 2-1 albo i więcej pani Harris, a na tak zwanej prowincji 2-1 albo nawet więcej wygrywał prezydent Trump. I to jest podobne do Polski. Znaczy bardzo wyraźnie podobne. I ten protest zwykłych ludzi przeciwko rządowi oderwanych od nich elit, no to jest taki schemat, taka klisza, która no wyraźnie nakłada się na podział na strukturę socjopolityczną współczesnej Polski. Panie doktorze, to teraz przejdźmy do samego Prawa i Sprawiedliwości. Są takie proste wnioski, to trochę już pan to o tym mówił, że to jedna cywilizacja, podział, da się to przełożyć na warunki polskie, w sensie ci politycy PiS, którzy tam byli, patrzyli z bliska na kampanię, przyjadą pełni pomysłów, skutecznych pomysłów na naszym podwórku politycznym? Mogą. Myślę, że najważniejsze zostało powiedziane zresztą przez dziennikarzy, którzy tam byli, którzy zwrócili uwagę na to, że dla Donalda Trumpa mniej ważne były, znaczy ważne były oczywiście tożsamości, chociaż pewnie raczej jego konkurentka większą wagę przywiązywała do ich eksponowania, do kwestii obyczajowych, tożsamościowych, ale jeszcze ważniejsze były interesy, a co najważniejsze o jednym i o drugim, o tych interesach i o tych tożsamościach Trump mówił z perspektywy zwykłego człowieka. I w konsekwencji ten przekaz okazał się być zwycięski. I rozumiem, że do tego typu przekazu, który zresztą był już stosowany przez Prawo i Sprawiedliwość chociażby w czasie tego cyklu kampanii 2014-15, chociażby, może być skutecznym instrumentem oddziaływania czy pozyskiwania zwolenników, czy odzyskiwania tych zwolenników, którzy od PiS-u odeszli, czy demobilizacji tych zwolenników Platformy, którzy są jej rządami rozczarowani. Kwestia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Wiele sondaży wskazuje, że właśnie, że zwłaszcza ta druga polityka będzie istotna, czy jest istotna dla Polaków i będzie istotna w zbliżającej się kampanii wyborczej. Tak, mówiliśmy. Na ile jest tak, że
fakt, że polityk PiSu może powiedzieć, ja będę miał lepsze kontakty zagraniczne, to z tym kluczowym partnerem niż mój konkurent w wyborach z Platformy. Na ile to może być kluczowe? Na ile Polacy głosując na prezydenta będą patrzeć właśnie pod względem tego obycia międzynarodowego? Do tej pory to raczej była domena lewicy czy liberałów. Teraz to się zmieni. Platforma powie, my świetnie gadamy z Berlinem i Paryżem, ale PiS może powiedzieć, co z tego, skoro my świetnie się dogadamy ze Stanami. Nagle to pole się jakoś zrównoważy. Tak, tak już jest od dobrych paru lat, bo przypomnę, że pan prezydent Duda ma bardzo dobre relacje, również osobiste, z prezydentem, z byłym i przyszłym prezydentem, czyli Donaldem Trumpem. I myślę, że to akurat da się wykorzystać. I tutaj myślę, że przede wszystkim również w interesie całej Polski i Europy. I otóż rozumiem, że pojawiły się takie plany, czytam o tym dzisiaj, żeby jeszcze w okresie, jeszcze przed wyborami prezydenckimi, czyli w pierwszych miesiącach przyszłego roku, doprowadzić do wizyty prezydenta Trumpa w Polsce, w Warszawie, po czemu byłyby dwa bardzo dobre i realne powody. Po pierwsze, ma być szczyt Trójmorza pod koniec kwietnia w Warszawie, a po drugie, Polska w pierwszym półroczu przyszłego roku będzie liderować Europie w polityce zagranicznej, mówiąc w dużym skrócie. Więc tak jak w tej chwili czynią to Węgry. Więc w związku z tym to jest bardzo dobry powód, żeby do takiej wizyty doprowadzić. I nie chciałbym, żeby obecnie rządzący, patrząc na to ze swojej perspektywy, swojego bieżącego interesu partyjno-wyborczego, próbowali to utrudniać, bo to byłoby całkowicie sprzeczne z polskim interesem i interesem całej Europy. Mówiło się, że już w roku 2020 zaangażowanie Donalda Trumpa pomogło Andrzejowi Dudzie wygrać wybory. Teraz, jeżeli na wiosnę przyjedzie i stanie obok niego kandydat PiSu, to będzie pomocne. Rzeczywiście jest tak, że Polacy patrzą na takie elementy i no bo z drugiej strony można sobie powiedzieć, ktoś powie sobie to postkolonia raczej się będzie zżymał. Na ile to jest cały czas atut, że ma się takie no wyraźne poparcie, nawet namaszczenie, złośliwi powiedzą, z zagranicy, z Waszyngtonu w tym W 2020 roku z całą pewnością miało to swoje znaczenie. Może nie da się pewnie zmierzyć jak duże, czy bardzo duże, czy duże, ale na pewno nie małe. To jeżeli chodzi natomiast o poparcie innych państw, czy wielkich państw, czy największych mocarstw dla polityków w poszczególnych krajach, no to jest jakby rutyna demokracji. To się dzieje w bardzo wielu krajach i generalnie rzecz biorąc, jest dyskusja na temat tego, że powinno się w danym kraju jakoś tam zareagować zmianami politycznymi na to, co się wydarzyło u ważniejszego partnera, jest czymś też naturalnym, wbrew temu, to się w Polsce w mediach częściej mówi. No proszę zwrócić uwagę, że to coś takiego dzieje się w tej chwili dokładnie w Niemczech. Osoba numer dwa w ramach partii dziś opozycyjnej, a już niedługo po najbliższych wyborach z całą pewnością rządzącej, czyli szef bawarskiej Hadecji, jakby zasugerował, że należy zmienić w Niemczech rząd, ponieważ aktualny rząd, ten socjalny, z kancelarzem socjaldemokratą, no, nie będzie skutecznie mógł współpracować czy wejść w relacje z nowym prezydentem USA. To jeszcze przejdźmy teraz naszym gościem dr Tomasz Żukowski, socjolog i politolog. To już od tych reakcji polskiego społeczeństwa na to, jak to może wyglądać i co może być, jak rozumiem, przewagą, a jak rozumiem ustaliliśmy, że ten wybór jest, da pewną przewagę wyborczą prawicy, to jakie wnioski też polska prawica powinna wyciągnąć? Politycy ten najprostszy wniosek wyciągają. Skoro wygrał Trump, to w Polsce szukajmy kogoś podobnego, kto się nie kłania, nie wchodzi, nie jest kunktatorem, nie stoi okrakiem na barykadzie, nie cyzeluje, nie kalkuluje, tylko po prostu działa. Takie wnioski też pan doktor wyciąga z amerykańskich wyborów. Słyszałem o takich wnioskach. Ja bym powiedział inaczej troszkę. To znaczy, ja bym temu nie zaprzeczył, ale powiedziałbym, że to nie jest całość wniosku i diagnozy. To powinien być polityk, który będzie jakby jak najlepiej pasował i będzie najbardziej wiarygodny w całościowym przekazie, którego elementem będzie oczywiście kwestia polityki międzynarodowej i ważnym elementem tej polityki będą stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, ale to też będzie polityk, który, czy powinien być polityk, który potrafi wiarygodnie opowiedzieć
o własnej wizji polityki społecznej, gospodarczej i będzie też potrafił tak opowiadać o kwestiach tożsamościowo-kulturowych, żeby nie polaryzować, nie uruchamiać, nie mobilizować radykalnych przeciwników z drugiej strony politycznych barykad. To proszę wytłumaczyć szerzej, bo lapidarne zło, to jak to ma... Nałóżmy to, co pan doktor powiedział, na postać Przemysława Czarnka. No, ja nie znam dobrze pana profesora Czarnka. On z całą pewnością ma taką opinię, jak słyszałem w mediach. Też nie znam jakichś szczególnie pogłębionych badań na jego temat. Ja w tej chwili już jestem raczej bardziej stypendystą z ZUS-u, łącząc to jeszcze z pracą na uniwersytecie, niż osobą, która gdzieś głęboko zajmuje się stosowanymi naukami politycznymi. Ale no, ma opinię osoby no, dynamicznej, prawda, dźwigającej ciężar ostrych polemik. No rozumiem, że jest, powtórzmy, osobą, no, która ma tytuł naukowy, który jest konstytucjonalistą, prawnikiem. A w związku z tym myślę, że ma szereg zalet. Natomiast jest faktem, że rzeczywiście przynajmniej druga strona buduje wokół niego taki stereotyp osoby skrajnej w wymiarze tożsamościowym. No, zwróćmy uwagę, że coś podobnego również czyniono długi czas z Donaldem Trumpem. Coś podobnego czyni demokraci. I Donald Trump z tej linii strzału konsekwentnie od dłuższego czasu schodził. No i to jest to, co mogę w skrócie powiedzieć. A jak jeszcze jesteśmy przy kwestiach kampanijnych, to też warto zwrócić uwagę, że każdy kandydat i sztab tego kandydata jeszcze musi zwracać uwagę na coś, co w Stanach Zjednoczonych odegrało pewną rolę, chociaż też się pewnie do końca zmierzyć nie da. To jest coś, co można by nazwać efektem wiewiórki. Widzieliśmy tę wiewiórkę, widzieliśmy również inną wiewiórkę, która przebiegła przed wystąpieniem pani Kamali Harris, która już jakby żegnała się z tym wystąpieniem z prezydenturą. I czy innymi słowy, chodzi o takie wydarzenia, które są nieprzewidywalne, a które symbolicznie mogą wysyłać taki sygnał, który może być dla danego obozu no, bardzo trudny do obrony. No, w tym wypadku oczywiście no tak, chodzi... ale wiewiórki peanut, czyli wiewiórki orzeszek, mało kto przewidział, są takie zdarzenia. Tak, dokładnie. To może wiewiórka rzeczywiście trafi do podręczników politologii i kampanii jako swoisty synonim kiedyś, że mówiono oczywiście o tej październikowej niespodziance, że i właśnie wydaje się, że nawet listopadową niespodzianką była ta przecież wiewiórka, bo to tuż przed samymi wyborami się rozegrało, informacja się gdzieś 2, 3 listopada no, rozeszła. Mówi się o czarnych łabędziach, tu w tym wypadku mieliśmy do czynienia z czarną wiewiórką. Czy tak, coś czymś mniejszym może, ale ważnym. Dokładnie. Czarno-czarno-bure są w odróżnieniu od naszych rudych wiewiórek, chociaż podobno też takie są szare z Wielkiej Brytanii, one wypierają nasze rude, więc chronimy rude wiewiórki przed szarymi imigrantami z Wysp Brytyjskich w świecie wiewiórek. No dobrze, to tyle dygresji wiewiórczej, a na koniec chciałbym z panem doktorem wrócić i zapytać na temat taktyki wyborczej, bo sam Przemysław Czarnek, to teraz powtarzam to nazwisko, bo to jest główny kandydat, który się chyba po wyborze Donalda Trumpa, jego kandydatura jeszcze się wzmocniła i teraz trudno sobie wyobrazić, żeby chyba ktoś inny był kandydatem. Musiała to być spora wolta w obozie PiSu i spory opór, zobaczymy, czy on się pojawi wobec byłego ministra edukacji narodowej. Ale sam poseł Czarnek powiedział, tak, trzeba mówić o gospodarce, tak jak mówił Trump mówił, kiedy tobie żyło się lepiej i my musimy robić to samo, jeździć na wiecach i mówić, kiedy ci się żyło lepiej. Teraz, przed czy po 13 grudnia, to jest klucz do zwycięstwa w wyborach prezydenckich, panie doktorze? To jest jeden z kilku, znaczy nie ma jednego klucza do zwycięstwa, jest ich w dzisiejszych czasach parę i na pewno jeden z nich to jest właśnie ten, o którym pan powiedział, to nie ulega wątpliwości. To nie, ja tylko Przemysław Czarnek. Znaczy, tylko pan zacytował, że... poprawię się. Tak. Tak, znaczy tylko o tyle ja wskazuję w tej taktyce czy logice, którą część polityków PiSu przedstawia jeden szkopuł, że cała faza inflacyjna w Ameryce przypadła na Joe Bidena i że się Donald Trump mógł powiedzieć, inflacja to nie ja. Nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość ma podobną sytuację. No, tu jest różnica, rzeczywiście. Jest jeszcze ważniejsza różnica. Otóż Donald Trump przegrał swoje wybory 4 lata temu, zanim je wygrał po 4 latach, czyli teraz. Tym razem wybory prezydenckie będą w okresie krótszym niż 2 lata.
lata, prawda? Więc w związku z tym ten efekt oddziaływania doświadczeń z czasów rządów PiS-u, również tych negatywnych, będzie jeszcze silniejszy niż w wypadku Ameryki, a efekt oddziaływania negatywnych doświadczeń wiążących się z rządami obecnymi w Polsce będzie w sumie słabszy, chociaż trzeba to podkreślić, że sprawność rządu Platformy powoduje, że ta erozja ich wizerunku jest szybsza niż w wypadku amerykańskich demokratów. A właśnie, bo chciałem takie pytanie zadać, nawet brzmiałoby politologicznie, ale de facto będzie filozoficzne. Czy kampania odbywająca się na rok i kilka miesięcy, rok i kwartał po wyborach, to już jest kampania, kiedy teflon rządzących osłabł i efekt świeżości, czy jeszcze nie? To jest najważniejsze pytanie dotyczące tej kampanii. I ja myślę, że z jednej strony można powiedzieć, że to jest jeszcze mało czasu, a z drugiej strony można powiedzieć, śledząc wyniki badań i śledząc również informacje o budżecie i dramatyczne informacje o tym, co się dzieje z dopływem podatku, że to może być już wystarczająco dużo, żeby wpłynęło na wystarczającą część społeczeństwa. Natomiast powtórzę raz jeszcze, ten rząd zużywa się szybciej, ponieważ jest mniej sprawny w zarządzaniu polskimi sprawami, tymi gospodarczymi i społecznymi również. Bo tutaj jeszcze jest jedno słowo, które trzeba w tym kontekście wymienić, bo to jest jedna z dwóch najważniejszych kwestii dla Polaków. Pierwsze słowo bezpieczeństwa, a drugie słowo zdrowie. No i nieprzypadkowo będziemy niedługo debatować nad odwołaniem, Sejm będzie debatować na temat odwołania aktualnej pani minister, bo też sytuacja w ochronie zdrowia jest dramatyczna i ona się bardzo szybko, mimo dodatkowych dziesiątków miliardów złotych, pogarsza. No dobrze, to ja w tej debacie powiem panu doktorowi już teraz, co powie Donald Tusk, bo prawie na pewno na mównicę wyjdzie i będzie Izabeli Leszyny bronił i powie tak. Pani minister w pocie czoła, drodzy państwo, niech tak nie mówi, kochani, mówi Donald Tusk, kochani moi, w pocie czoła pani minister Leszczyna od 12 miesięcy złata popisowski kłopot, PiS tam zostawił bałagan, dziurę i gdyby nie pani minister Leszczyna, to już by nic nie było, ale dzięki minister Leszczynie jeszcze jakoś zipiemy. Tak powie, idę o zakład, to będzie skuteczne. Ale ja nie przyjmuję tego zakładu, bo on prawdopodobnie tak powie. Może ktoś mu jeszcze pierowcy wymyślą dodatkowego, ale to z całą pewnością to będzie pierwsza wersja, którą będą rozpatrywać przy przygotowywaniu jego wystąpienia. Skuteczna czy nieskuteczna? Ona, gdyby to było parę miesięcy temu, to byłoby to pewnie dużo bardziej skuteczne niż teraz. A parę następnych miesięcy to będzie znów mniej skuteczne. Czyli innymi słowy to jest właśnie to pytanie, kluczowe pytanie tej kampanii. O kalendarz, o dynamikę zmian. Czy te szybko zużywający się wizerunek rządzących, mimo że robią oni bardzo wiele, żeby działań, które mają ten proces powstrzymać. Niech pan zwróci uwagę, że przecież ten rząd nie realizuje szeregu swoich strategicznych zamierzeń dotyczących kształtu gospodarki czy społeczeństwa, tylko po to, żeby nie naruszyć interesów tych grup społecznych, którym jest bliżej do PiS-u, a które oni chcą utrzymać albo pozyskać, realizując chociażby czy zdrowia, czy przyszłych prywatyzacji. Można by tę listę ciągnąć długo, czy na przykład 800+. No, lista jest długa. Na tej liście zresztą jest też bardzo ciekawa rzecz, czyli to są podatki. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia znowu z luką VAT-owską, która prawdopodobnie ma związek, i to będzie bardzo trudno obronić Donaldowi Tuskowi, która ma prawdopodobnie związek z tym, że część Policji Skarbowej, zamiast zajmować się pilnowaniem tego, żeby ludzie, wielkie firmy płaciły podatki, zamiast tego robią audyt, prawda, żeby przyłapać poprzednią ekipę na znacznie mniejszych kwotach. No ale te kwoty politycznie są dla rządzących obecnie bardziej ważne i cenne niż te wielkie kwoty, które tracą z powodu przymykania oczu na niepłacenie podatków przez wielki biznes. O czym mówił dr Tomasz Żukowski, socjolog, politolog, wykładowca akademicki ciągle jeszcze i stypendysta ZUS-u również. Tak jest. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w studio i do zobaczenia za 2-3 tygodnie. Będziemy dalej omawiać sytuację polityczną jak co pewien piątek. Nieregularne to będzie, ale zawsze to będzie piątek. Drodzy państwo, więc warto się przygotować, przyzwyczaić i przyswoić. Doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie pana i słuchaczy.